Pierwsza część wywiadu z PZ-em. O tym, czy polski hip-hop umiera, czy da się z niego żyć i czy PZ wydałby płytę Papa Dance. Był taki człowiek, nazywał się Mark Twain. I on powiedział takie słynne zdanie, gdy zobaczył swoje nekrologi w prasie. Informacje o mojej śmierci są grubo przesadzone. Teraz chodzą takie pogłoski po mieście, nie wiem czy słyszałeś. Niedługo pewnie pokażą się artykuły w prasie, że polski hip-hop umiera. Twoim zdaniem te informacje są grubo przesadzone? Myślę, że są grubo przesadzone, ponieważ wydaje mi się, że na całym świecie jest tak, że jeżeli jest już jakiś gatunek muzyczny, to on nie umiera już nigdy. On może ewoluować i nigdy nie przestanie być. Hip-hop nigdy nie przestanie istnieć. A to, co się dzieje teraz na rynku, no to jest trochę inna sprawa. Po prostu jest pewna taka recesja na rynku fonograficznym ogólnie, ale ja przestałem się tym przejmować jakoś. Naprawdę poświęciłem temu dużo uwagi już dawno i praktycznie w każdym wywiadzie o tym mówiłem, bo było ciężko. I może nadal jest, ale ja myślę, że czas to jakoś tam olać. Twoim zdaniem ten spadek sprzedaży, bo o tym mówimy, płyt, to jest głównie wynik łatwości dostępu do tych utworów, chociażby w internecie, czyli sieci P2P, jakieś imulkaza, czy to jest wszechobecność po prostu hip-hopu w mediach? Czy generalnie wydaje mi się, że w Polsce wygląda to w ten sposób, że pojawiło się mnóstwo nowych różnych mediów nieznanych wcześniej dla ludzi w Polsce. Szczególnie teraz dla młodzieży jest to jakieś popularne, właśnie MP3, internet, no nie wiem, piractwo i tak dalej. Poza tym w Polsce, zawsze to powtarzam, nie ma tradycji kupowania płyt i to jakoś zabija rynek fonograficzny. Co więcej, wydaje mi się, że po prostu większości ludzi też nie stać na hip-hop, a wydaje mi się też, że jest to kierowana muzyka tylko i wyłącznie do ludzi młodych. Oni natomiast rzadko kiedy zarabiają swoje własne pieniądze jakieś, przeważnie są na utrzymaniu rodziców i nie wiem, wolą wydać te pieniądze w inny sposób, wydaje mi się. Ale rozgrzeszasz w ten sposób twoich fanów, którzy słuchają twojej muzyki właśnie w sposób, no nazwijmy to, nielegalny. Słuchaj, no nie wiem czy rozgrzeszam, po prostu wiesz co, naprawdę bardzo długo próbowałem ich jakoś tam nawracać, a w tym momencie uważam, że to się mija z celem jakoś tam, kurczę, po prostu i tak nie da się im pewnych rzeczy przetłumaczyć i myślę, że tylko jakiś tam czas, który odpowiedni do tego, może to jakoś ustabilizować, no i nie da się im po prostu powiedzieć i kazać im czegoś zrobić. Oni muszą sami chcieć, wiesz, kupować płyty, nie wiem, kolekcjonować je, traktować to kolekcjonersko może bardziej na przykład. No bo w większości to jest też tak, że ludzie wolą ściągnąć jakiś jeden kawałek, który jakoś im się podoba akurat i to im w zupełności wystarcza. To co się działo u mnie w głowie cały czas, to było właśnie to, że kurde, ci ludzie w ogóle tego nie kumają, oni tego nie kupią, oni tego nie chcą. Ja cały czas miałem jakieś takie przeświadczenie, że po prostu jakiś ten rynek się zmienił i wiesz, nic z tego nie będzie. A teraz po prostu stwierdziłem, że mam to gdzieś, że olewam to po prostu, że robię sobie swoje. Naprawdę nagrywam płyty i sprawia mi to przyjemność. I robię to dlatego, że sprawia mi to przyjemność tylko i wyłącznie. No i liczę na to, że oczywiście przyniesie mi to profity. No bo jakby stawiam to jako priorytet w moim zarabianiu pieniędzy i w ogóle w sposobie na życie. Więc nie wiem, no mam nadzieję, że będzie ok, ale nie, w ogóle nie myślę o tym. Nie staram się myśleć nawet o tym, czy oni zmienią swoje podejście, czy nie. Myślisz o jakimś własnym biznesie, własna wytwórnia? Słuchaj, generalnie jest tak, już coś takiego powstało, to się nazywa Dobre Ziomy, tak śmiesznie, z moim kolegą Onarem, żeśmy założyli coś takiego, na razie z pomocą Konkret, firmy Konkret, która jest agencją koncertową i wydawniczą i tak dalej, szeroko pojęty interes, i ona nam pomaga, właśnie wydajemy naszą płytę, moją i Onara, to jest Płomień 81, Historia z sąsiedztwa i to ma wyjść we wrześniu tego roku. No i jeżeli to wypali, to mamy różne plany. Mamy takiego człowieka Skup, który robi bity, zrobił wiele bitów na naszą płytę właśnie. Zamierzamy wydać jego składankę producencką, gdzie on zrobił całą muzykę i zaprosi różnych raperów. No i to jest jakiś tam pomysł. Mamy też zaprzyjaźnione dziewczyny, które coś tam próbują śpiewać i naprawdę są dobre, tylko trzeba im skompletować zespół. I wiesz, być może zrobić
coś w stylu Sistars nowego, wiesz, coś takiego. No nie mówię, że to będzie to, bo one jednak trochę mają inny klimat, ale wiesz, bardziej właśnie R&B są, jakieś takie klimaty. No i nie wiem, no jest kilka płyt, jest ten pomysł na to wydawnictwo. Aczkolwiek z doświadczenia innych ludzi wiem, że to też nie jest super biznes. No z tym, że ja jakby nie widzę się w innym biznesie póki co. Ta wytwórnia będzie dla ideałów związanych z hip-hopem, czy będzie dla pieniędzy? No także przyjdzie do ciebie, nie wiem, zespół Papa Dance i powie, że wydajcie nas i ty to zrobisz, bo będzie z tego kasa. Słuchaj, na dzień dzisiejszy nie chcę się deklarować, co będzie w przyszłości, bo wiadomo, że można nie robić pewnych rzeczy i robić wszystko dla ideału, dopóki, kurczę, ci nie zajrzy bieda do garnka. No. Ale generalnie założenie jest takie, żeby owszem zarabiać na tym, bo, no bo to jest działalność, jest biznes, to jest jednak biznes, to nie jest ten jakaś czysta idea i po to, żeby na tym zarabiać, to jest oczywiste, natomiast zarabiać na rzeczach, które nam się podobają, czyli nie wydawać rzeczy, które w ogóle nas nie interesują, czyli tak naprawdę wydawać projekty, które, nie wiem, jakoś do nas trafiają. A w swojej karierze czułeś się w jakikolwiek sposób kiedyś w ten sposób, że dorobiłem się? Jestem gościem, który się dorobił i tak będzie do końca, aż do emerytury. Nigdy w życiu tak się nie czułem. Wiesz co, może przez chwilę, jak miałem tam chyba te 20-21 lat, wydaliśmy pierwszą płytę z Dunem, nie pamiętam, przy tym miałem wtedy lat. A w każdym razie wtedy byłem człowiekiem, który no, nic nie miał od życia takiego, szczególnie materialnego. Więc zacząłem zarabiać jakieś pieniądze i to było dla mnie jakieś takie nowe, że w ogóle fajnie, zarabiam pieniądze, jest... Nie, no jest dobrze, w ogóle jest dobrze, ale prawda jest taka, że to były, dopiero teraz to wiem, że to były pieniądze bardzo śmieszne. Były śmieszne pieniądze, no po prostu... To wynika z twoich wymagań, jakie masz, jeśli chodzi o zarabianie, czy to wynika z tego, że rzeczywiście były to groszowe sprawy? Bo w groszowe sprawy nie chce mi się wierzyć. Nie, no to nie było, znaczy wiesz, zależy co masz na myśli... Mówiąc groszowe sprawy, wiesz, no jak zapytasz, nie wiem, kurwa, Jay-Z, co to są groszowe sprawy, to on ci powie, że... No, o polskim hip-hopie. No właśnie. No to załóżmy, że abstrahując od tego Jay-Z, no to były to jakieś pieniądze, ja nawet mogę podać mniej więcej, jakie to były kwoty, prawda, rzędu między, bo nie mogę podać dokładnie, załóżmy, między 5 a 20 tysięcy złotych. Ale te wymagania jakby nie napędzają cię do tworzenia kolejnych płyt, to jest raczej coś innego. Znaczy te wymagania też mnie napędzają do tworzenia kolejnych płyt, bo nie chcę być tu hipokrytą i mówić, że jakby wiesz... Robię to dla ideału. Tak, że robię to tylko dla idei i w ogóle pieniądze mnie nie obchodzą, bo to byłoby bzdura, myślę, że każdego pieniądze obchodzą. Każdy chce te pieniądze mieć i czas dorosnąć do tego, żeby o tym otwarcie mówić i tyle, no. Chcę mieć pieniędzy jak najwięcej, tak naprawdę, jak każdy w tym kraju. My mamy taką polską mentalność, ja na szczęście jakoś wyleczyłem z takiego bycia psem ogrodnika, bo to też już jakby chora zazdrość mnie nie dotyczy, ale jakby potrzebuję sam do siebie tej kasy i chcę ją zarabiać i to mnie motywuje jak najbardziej do tworzenia. Co więcej, tak jak powiedziałem wcześniej, motywuje mnie oczywiście to, że po prostu kocham hip-hop, naprawdę lubię to robić i z tego też względu nie przejmuję się tym, jaka jest sytuacja na rynku, bo jakby wierzę w to, że to się kiedyś tam musi ustabilizować, bo hip-hop jest, hip-hop będzie. Będzie musiał być, będzie ewoluował. Jedyne, czego się boję, to tego, że mogę się stać za stary na hip-hop któregoś dnia po prostu. Może i wtedy masz wytwórnię. Komiczne. Może to być komiczne. Tak, no wtedy mam wytwórnię. Spoko. Dobrze, pociągnijmy ten wątek biznesowy. A dlaczego wielkie koncerny nie wykorzystują raperów, polskich raperów do reklam? Ciężko mi powiedzieć. Wiesz co, to jest naprawdę, to jest śmieszne, bo... To mogę nawiązać tutaj do tego pana, który jest tam za nami, pan Krawczyk na przykład. W ogóle wszystko, cała ta fonografia to jest śmieszna. Na przykład wydaje mi się, że Krawczyk nie sprzedaje dużych nakładów płyt, chociaż tak naprawdę nie wiem. I cała reszta tych wszystkich pokrewnych mu artystów również nie. Natomiast my, moim zdaniem, jesteśmy i tak, i głosem pokolenia, i naprawdę rzesze ludzi nas słuchają. I te nakłady płyt często są takie same jak tych artystów, właśnie, którzy od lat istnieją na scenie, a są znacznie bardziej popularni niby i grają na przykład eventy za 30 tysięcy złotych na łebka, podczas gdy my gramy koncerty po 3 tysiące złotych. I zgubiłem w tym momencie wątek. No generalnie, że Krawczyk zarabia więcej. Może to wynika z tego, że oni, wiesz, mają sztab ludzi, który nad nimi pracuje, który tworzył im PR i tak dalej. Dobra, bo no na pewno tak też. Chodziło jeszcze o te reklamy i to, co właśnie mnie dziwi, że nadal w ogóle nikt nie proponuje nam żadnych dużych kontraktów reklamowych, nadal nie chcą z nami rozmawiać o jakichś poważnych w ogóle kontraktach takich, no nie wiem, no chociażby sponsorskich.
podczas gdy z tymi ludźmi wszystkimi rozmawiają. Wydaje mi się, że rozmawiają, nawiązują te kontrakty, nawiązują współpracę i wydaje mi się, że tak naprawdę bierze się to stąd, że to jest po prostu jedno pieprzone towarzystwo wzajemnej adoracji, które po prostu tak samo jak w rządzie wszyscy trzymają jakieś sznureczki, wszyscy się znają, wszyscy razem chodzą na wódeczkę. I wiesz, no, my jakby nie mamy jeszcze racji bytu w tym towarzystwie.